Cześć, z tej strony Saliwan, a oto ostatni odcinek z serii Zagrajmy w Crysis Warhead All the Fury. W poprzednim filmie bardzo dużo padłem w czasie misji z tym głupim pociągiem. Rekord, jeżeli chodzi o moje śmierci. Tym razem podejdę do sprawy bardziej poważnie, bardziej tryhardować będę i postaram się zagrać profesjonalnie ostatnią misję. Tym bardziej, że tutaj już naprawdę nie będzie przelewek i nie będę przedłużał tak sztucznie odcinka jak w poprzednim materiale. Bez zbędnego przedłużania zacznijmy, będzie długa cutscenka i będzie gra powoli się rozkręcała. Dobra, lecimy. Thank you.
This is Emerson. What's your status? You know where I am. Tell me what I need to do. You have one last shot at the container. Unfortunately, it's got the rest of the KPA task force guarding it at the airport. JSOC Higher has now passed down that the container must be captured intact, so IDF and AIR are out. You ready for a Hail Mary? Yes, Mom. Time to earn that combat pay. No. Słuchaj, się trzeba pozbierać i... Pozbierać się, wziąć w garść i... Spuścić manto. Nie wiedziałem, że tu jesteś. Dobra. Kula wielka, kula nieopodal. Się tutaj. Need backup, over. Tango 7, Lima 5, be advised. All units must echo. I say again, escape and evade. Rally at RP Kilo Victor 17, over. Negative 5, we are pinned down. Cannot echo. Require immediate assistance. 7-5, give me a spot rep on your specific enemy threat. Affirmative, we have 20 to 30 ground units, 6 to 7 air. Shit! 7-5, do you read me? 7-5, do you copy? 5, we are not gonna make it! Tango 7! Psycho, be advised. All JSOC forces are go for withdrawal and regrouping. We're still not sure the extent of the new threat, but until we have a handle on it, we're pulling conventional troops off this meat grinder. The only mission still on the table is yours. Copy, boss. Any news on O'Neill? No. He probably got off the island like everyone else. Those creatures are tearing this place apart. Yeah. Makes sense. Ale mądre zachowanie, że się kładą, nie? Się będzie podkraść. Z daleka to nie mam też tak dobrej broni, nie? Żeby powoli by mi wybił, nie? Ach, ten kontener widać. Kurde.
O, ulubioną broń, oczywiście, że skar. Dobra, wejdźmy sobie tutaj na górę i po prostu dajmy się to z powietrza trochę tutaj pocisnąć. Zalatują te kule. Co to pierdolę? What the fuck? Serio? Dobra. Najlepsze połączenie. Okej. Co, czysto? Psycho, still no luck on the heavy VTOL. The sphere is interfering with our comm system. That would explain the random radio traffic. You'll have to guide the VTOL in from ground level. The control tower should have a radio powerful enough for the job. Get up there and coordinate the extraction with Vulture 19. Wilco, mom. Czas na drugą stronę mapy, nie? Na pewno coś tu będzie po drodze, nie? O kurde. Broadcasting.
Advising on all channels. Lifter 2-6 heavy flying without escort. We picked up unidentified bogeys on our tail making aggressive maneuvers. Would appreciate assistance from nearby ground or air units. What the hell was that? We've lost number two. All channels, we have an emergency. Lost, number two engine banking. Shit! Whoa! We've got one on the wing. It's fucking huge. We're going down. Starting fuel dump. Lower the nose. Lower the damn nose! Oh my! O kurde, to gnieździe mi wchodzi. Coś w multiplayerze się człowiek nauczył, nie? Gdzie mój Gauss? O kurde, aż tu wylądował? Gostek, no był ładny strzał. Idziemy sobie tak na oko. Make sure you have the right tools for the job.
Patrzę. Patrzcie, my cały czas magazyn. Jesteśmy już bliżej celu. Nie go nie widziałeś. No. Nie chciałem, ale wyszło pięknie. Z tym rakietnicą, pajacu. Ja pierdziu. Chyba was posrało, no bez przesady, no. Fizyka.
zdaniem tak nie szło. No w mordę, naprawdę nie mogę się dostać na głupią górę. Kto to projektował do kurki? Kiedy zdajemy tego gościa z Gaussem. Nie gadajcie, że muszę coś tu wziąć, żeby tu się dostać. Sam nie szukałeś, to dostałeś łom za to. Ostatni, najważniejszy. Chodź, przetestujemy. Nie to przetestujemy. Czy to będzie to podziała, bo nie wiem, ja wybugowałem tę cutscenkę. Dobra, sorry, że przedłużam znowu, ale tym razem to już naprawdę jest bliżej końca jesteśmy. Gdzie nasz koleżko? Nie ty. Okolic
Crysis nie ma żadnej mamuśki? Kradnę, kolega. Ale mnie wiercą, no czemu w czasie nagrywania, kurde, nie? Dobra, i tak mnie gada, bo to już finał, trzeba się skupić. Ale też trzeba coś gadać, nie? Lecimy na Szczecin. Nie, powiem jak to wygląda, kto by tak robił z shiftem. Okej. Coś tu? No. Chodź, niech to przejdzie, nie? Chodź tu. Czekajcie, wczytam tę grę. Jeszcze raz. Ha, tak po niego schodziłem, tak? Muszę coś tu podnieść? Gdzieś tam. Nie, nie o to chodziło. Nie. Musisz bliżej być. A może było tak się dostać. Bla. Bawimy się. Rzucamy. Dobra. Miałeś powaga, wiem, ale ty jest tak silniejszy ode mnie. O co chodzi? Ja po prostu chcę go w czasie kocenki, czy to będzie widać, jak go trzymam, nie?
Nie chodziło mi, żeby cię zabić. Dawaj, psychol, trzeba zaszaleć. Prostszy sposób. I jesteśmy gotowi. Vulture 190 Raptor, do you read me? Over. Roger, Raptor, this is Niner. Send your traffic. You gotta be bloody kidding me. Raptor, what's the problem? Niner, we've got a situation. Get your VTOL down here now! That's a negative, Raptor. Admiral Morrison has ordered all VTOLs RTV. I have injured men on board. Niner, you've got to move those men to another VTOL. This is an order from the Pentagon! And I got the head of the task force on my back. So unless I get a direct order from Niner, that's a no-go. Shit! I'm sorry, Raptor. Good luck out there. O kurde! Niner, this is, Vulture 2-4. I got it covered. Roger that. Heading back to the Constitution. Over and out. O'Neill, where the fuck have you been? It's a long story! I almost died. Teraz giniesz. He was ordered to be back, Psycho. Niner, this is, Vulture 2-4. I got it covered. Roger that. Heading back to the Constitution. Hey, so over and out. Dobra, chyba gra się chce zabić, co to. Niner, this is, Vulture 2-4. I got it covered. Roger that. Heading back to the Constitution. Over and out. O'Neill, where the fuck have you been? It's a long story. I almost died on that bridge. He was ordered to evac, Psycho. He's taking a big risk to help you here. Now get your head together and move back to the container. You must protect the objective at all costs. Come on, man, forget about it. I would have been there if I could. Now let's take these bastards down. All right, you're up. Okay,
Now, let's get you some serious firepower. You see that crashed C-18 in the airstrip? I got word that plane was carrying one of our latest experimental weapons, the PAX. Short-range plasma accumulator cannon. I've uploaded the access code to your suit, so go get it. Kiedy wilkołaki tu są? Ogólnie już to syrena.
business. Czemu epicki moment ja za wszystkie parto? Dalej. Kulki, a... O'Neill, about that code blue incident. Fuck it, man, really. You may be an asshole, but sometimes even an asshole can be right. Great job, Psycho. Really great job. Oh, thank you, Mom. You too, O'Neill. Get the container. We've got a window open all the way to the USS Constitution. Copy that, man. Loud and clear. Psycho, get yourself to the container. I'm coming in. Thank you.
Psycho, I can't hang around here all day. This it? Ale gówno powinna być żaba. No, no oczywiście, że coś się w grze spierniczyło. What's so special about this thing anyway? She didn't self-destruct. We'll take her back to Korea for reverse engineering. I dealt with the pilots. Get us out of here!
think it's finally over. It is now. JTAC, this is Sierra 2, last VTOL on the island. Setting a course for the Constitution. We're coming home. Are you all right, mate? Did you disarm the warhead? That's my Nomad, always putting the mission first. Now, let's get you out of here. No. I to było, proszę Państwa, właśnie Crysis Warhead. Co do oceny, no to muszę powiedzieć jasno, że dodatek spełnił oczekiwania, jeśli chodzi o moje przede wszystkim, ponieważ gra mi się bardzo podobała. Przechodzenie ponownie było fajną przyjemnością, choć momentami było ciężko i lamiłem jak dosłownie nowy gracz. Grałem na Delcie, ale też jest im było znacznie lepszy niż Crysis 1. Strzelało znacznie celnie, był bardziej agresywny, no i przede wszystkim naparzało wyrzutniami rakiet, co było momentami katastrofalne. CKM był bardzo celny, wydaje moja ulubiona muzyka Hovercraft, czy oczywiście Poduszkowiec, na polski tłumacząc. Na pewno poznaliśmy fajnie psychola, jego postać została świetnie rozwinięta, co mi się przyda do tworzenia materiałów na temat lore Crysisa, między innymi o psycholu. Nie wiem, czy już wrzuciłem ten film, kiedy oglądacie Crysis Warhead, czy może później. Nieważne. Jeżeli chodzi o Crysis Warhead, mi się bardzo podoba i uważam, że to jest dodatek, który no, zasługiwał na to, żeby być zremasterowany, ale się nie dziwię, że nie dostał remastera, gdyż tam było bardzo dużo błędów, nawet jak teraz oglądaliście do końca tę cutscenkę, no, widzieliście wyskakujące tam różnego rodzaju drzewka, czy tam artefakty, czy nawet ten elementy cepidów, które po prostu prześwitały przez całą mapę. Normalnie po prostu mieliśmy wallhacka pod tym względem, co jednocześnie trochę ułatwiało, jednocześnie przeszkadzało. No i co tu dużo jeszcze mogę powiedzieć? Jestem zawiodłem się na sobie tak naprawdę, że mi tak słabo szło. Owszem, Delta to jest jednak wyższy poziom trudności niż klasyczny, no normalny, bo wtedy to czuję to samo co grasz multiplayer, ale po sobie zawsze spodziewam się więcej. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam, nie będę zostawiał tutaj, żeby leciało cały czas w tle ten napisy końcowe, bo to bez sensu tego wydłużania po prostu odcinka. Z tej strony był Saliwan, widzimy się w Crysis Multiplayer. I może materiałów na temat lore Crysisa i tym podobnych. Trzymajcie się ciepło. Cześć!